Drodzy Państwo, obok mnie tym razem Antoni Mączka, mobilna wypożyczalnia rowerów. Wyjątkowość tych rowerów polega na tym, że rower z radością każdego przyjmuje, czyli młodego, wysportowanego, dając mu możliwości pokonywania niesamowitych terenów. Przykładowo można sięgnąć, jak oczywiście ktoś jest taki ryzykant, wyjechać na Czergową i zjeżdżać z tej góry. Natomiast ludzi mniej sprawni, tak jak ja już wiekowy, to daje właśnie możliwości takie, że człowiek ma wrażenie, że jest dużo młodszy i dużo lżejszy. Ale dlaczego? Można tu są jakieś przerzutki wytłumaczyć. Tu jest w momencie uruchamiania roweru inteligentnie następuje wspomaganie pracy. Także człowiek się musi męczyć, ale nie musi się bardzo męczyć. Czyli można sobie ułatwić, tak? Przestawiając. Oczywiście, są trzy zakresy. Tak. I to jest wydatkowaniem energii jak z pieniędzmi. Czyli trzeba ostrożnie, jadąc bez przerwy pod górę na, powiedzmy, na jakimś tam turbo, to można zużyć tą baterię, ale to są na tyle nowoczesne rowery, że cały dzień jazdy w zupełności wystarczy i no nie ma takich przygód typu jeszcze jak niższej klasy używałem roweru. Miałem taką właśnie przygodę, że zacząłem rozrzutnie sobie szapować tą energią jak pieniążkami. No i później się zdziwiłem, jak trzeba było wracać no kupę kilometrów i to pod górkę. Nieciekawie się później czułem, no ale... Powiem tak, poczułeś się młodszy, to ja też spróbuję, co ty na to? Oj, polecasz? Polecamy Państwu? Także polecam, zapraszamy też tutaj w te rejony, bo prawda jest taka, że rowery, które na takich rowerach jeżdżą w Alpach i w Tatrach i tak dalej, ale tu, w tym terenie, to jest coś niesamowitego. Tu jest taka cisza, że aż w uszy kłuje, no coś niespotykanego. Tym polega wyjątkowość wszystkich gmin, które należą do Zagłębia ambitnej turystyki, drodzy Państwo, a przede wszystkim Beskidu Niskiego. Co powiesz jeszcze, mówiąc o Zagłębiu ambitnej turystyki? Co poleciłbyś jeszcze? No, zwiedzanie. Przede wszystkim zwiedzanie, odpoczynek, no i zwiedzanie naszych uzdrowisk, bardzo wyjątkowych. Uzdrowisko Rymanów Zdrój, uzdrowisko Iwonicz Zdrój, gdzie mamy wyśmienite wody mineralne, ale co jest najważniejsze, jedyny w swoim rodzaju mikroklimat dla dzieci i dla dorosłych z różnymi schorzeniami i wysiłek w tych regionach. W ogóle to nie tylko się tyczy wyjątkowo uzdrowiska Rymanów Zdrój czy Iwonic Zdrój, ale wymienionych tutaj sąsiednich gmin. No coś niesamowitego, bo ta cisza, która uszykuje, to też jest dowodem na to, że nie ma tutaj żadnych zanieczyszczeń. Oddycha się pełną piersią i marzy się o powrocie tutaj. No, ja akurat nie jestem tak zwanym autochtonem. Przyjechałem tutaj w 2008 roku, zakochałem się i do tej pory działam tutaj, znalazłem sobie miejsce pracy i bardzo dobrze się czuję. No, może za dużo jem, ale czuję się wyśmienicie. Zatem polecamy wszystkim Państwu, kiedy będziecie w Beskidzie Niskim, a zapraszamy, to polecamy bieganie, skiturowanie, chodzenie pieszo, a przede wszystkim rowerowanie. Rowerowanie, tak. Bardzo dziękuję za rozmowę. Mobilna wypożyczalnia dysponuje nie tylko elektrycznymi rowerami, ale też MTB bardzo dobrej klasy. Także spektrum oferty, jeżeli chodzi o rowery KTM-a, no są, nie wiem czy mogę mówić, ale są bardzo dobrej klasy, to jest bardzo duże, no i mówię, w tej ilości jedyne w Polsce, bo mobilna wypożyczalnia składa się nie z jednego przedsiębiorcy, czyli wypożyczalni, którą ja reprezentuję z Rymanowa Zdroju, ale wielu innych i my współdziałamy.
A obok mnie tym razem przedstawiciel Straży Pożarnej. Z kim mam przyjemność? Witam bardzo serdecznie. Adam Łukaszewski, komendant gminny jednostek OSP z terenu gminy Chorkówka. Proszę powiedzieć, jak wśród tak wielu wydarzeń, które Państwo tak naprawdę zabezpieczacie jako Ochotnicza Straż Pożarna, znajdujecie czas na zabezpieczenie choćby dzisiejszego wyścigu szosowego? No, to zależy też od wielu czynników, między innymi tego, jak pracują poszczególni druhowie w poszczególnych jednostkach. Jeżeli chodzi o znajdowanie czasu, to jest raczej pasja tych ludzi, którzy działają w strukturach Ochotniczej Straży Pożarnej i myślę, że przez to się też i realizują. A między innymi działania zabezpieczające właśnie takiego wyścigu, to jest wpisane w statuty jednostek OSP, które działają w Polsce. A które wydarzenia najłatwiej i które najtrudniej zabezpieczać? Logistycznie wszystkie są trudne. Jak na tej skali plasuje się wyścig kolarstwa szosowego? No, plasuje się bardzo wysoko, ze względu na to, że tutaj Państwo korzystają z dróg publicznych. No, wiadomo jest, że każda blokada takiej drogi wiąże się z tym, że użytkownicy, którzy na co dzień korzystają z tej drogi, no po prostu no, nie są do końca zadowoleni. Ale myślę, że to jest sport i takie rzeczy trzeba propagować. Dziś nie ma mnie w domu, bo jestem w pracy. Co na to druga połowa? Wyrozumiała. Bardzo? Myślę, że tak. Spróbujmy zachęcić młodzież, aby wstąpiła do Ochotniczej Straży Pożarnej. Na dzień dzisiejszy jest to bardzo trudne. W wielu jednostkach OSP działają młodzieżowe drużyny pożarnicze. Jest to propagowane przez Zarząd Główny Związku OSP RP w Warszawie, przez zarządy wojewódzkie oraz zarządy powiatowe oraz zarządy gminne. Natomiast świat idzie do przodu i różne bodźce, które są zewnętrzne, no, wypaczają też tę społeczną służbę, którą jednostki OSP chcą przekazać tym młodym ludziom, żeby to później procentowało w przyszłości. Mimo wszystko zapraszamy. Oczywiście, że tak. Bardzo dziękuję. Ja również. Drodzy Państwo, powracamy. Kategoria 40B już na mecie w Orzennej, a ze mną po raz kolejny mistrz Piotr Tomana. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry, witam. Piotrze, co czujesz tym razem? No cieszę się, udało mi się dzisiaj wygrać, zdobyć koszulkę mistrza Polski. Jest to duży sukces. Co prawda nie było aż takich dużych, mocnych gór, ale trasa, jak się okazało, dość selektywna. Udało się wygrać. Powiedz proszę, czy jesteś bardzo zmęczony dzisiejszym wyścigiem? Czy dzisiaj jestem zmęczony? Może już więcej zmęczony sezonem, jak samym wyścigiem. Bo to już końcówka sezonu, październik, także bardziej człowiek już jest zmęczony, można powiedzieć, sezonem, jak dzisiejszym wyścigiem. Ty jesteś po prostu już przyzwyczajony, skazany na sukces. Ja wiem, czy skazany, no... Jak są dobre nogi i człowiek wygrywa, no to fajnie, no cieszy. Ja zawsze Ci gratuluję i to już po raz kolejny. Powiedz, jak podobał Ci się odcinek pomiędzy Orzenną a Świątkową? Przejeżdżając wczoraj trasę samochodem, to mi się nie podobał. Z uwagi na to, że to jest bardzo długi odcinek płaski. Ale dzisiaj w trakcie wyścigu bardzo dobrze się jechało, bo był to odcinek z wiatrem, czyli płasko. I z wiatrem, czyli ogólnie tam, jak jechaliśmy na pierwszej, drugiej, trzeciej rundzie, prędkość w granicach 50-55 na godzinę cały czas szło. Jechało nas, nie wiem, 10-12 osób, podwójny wachlarz. Także dla mnie, jako kolarz, który ma większe predyspozycje po górach, ten odcinek taki płaski, no to często się męczę na takich odcinkach, ale z uwagi tu, że było z wiatrem, jechało się bardzo fajnie. Niektórzy kolarze lubią upał, inni zimną. Co ty preferujesz? Ja jednak preferuję słońce. Słońce mnie napędza i bardzo lubię, jak jest słońce. W tym roku tak się złożyło, że przeważnie w deszczu zawsze wygrywałem. Dzisiaj deszczu nie było i też się udało wygrać, także jestem zadowolony. Zatem ja jeszcze raz gratuluję i dalszych sukcesów życzę Tobie. Dziękuję bardzo.
obok mnie Bert Neumann from the Sky, a dzisiaj okiem drona filmowałeś wyścig. Jak wrażenia? Cześć Robercie. Cześć Alicjo. No wrażenia jak zawsze super. Dzisiaj pogoda dopisała, mimo momentami silnego wiatru, no dron daje radę sobie w takim wietrze, więc było ok. No było trochę mgliście na początku, potem się ta mgła rozeszła, rozwiała. Dolina Ciechani, żydowskie, bardzo klimatyczne miejsca, także tutaj podziękowania dla Magórskiego Parku Narodowego, że zgodzili się na udostępnienie nam swojej przestrzeni powietrznej, żebyśmy puścili drona i pokazali kolarzy z lotu ptaka, tam pięknie, także ja dzisiaj jestem bardzo zadowolony. Super, kolejne wydarzenie, kolejne doświadczenie, czyż nie tak? Dokładnie, każde nowe wydarzenie to jest jakiś krok do przodu w tej takiej zabawie z dronem, jak ja to nazywam, przygodzie. No wiadomo, no, każde nowe zadanie jakby daje, nie wiem jak to nazwać, daje nowe przemyślenia, pozwala coś zrobić inaczej, może lepiej, może nie lepiej, ale inaczej przemyśleć, pójść gdzieś do przodu z tym tematem, no i tak, zdobyć nowe cenne doświadczenia, bo każdy krok w życiu to jest kolejne doświadczenie. Czy swoją pracę traktujesz jak pasję? Tak, ja swojej pracy w ogóle nie traktuję jak pracę i mam ten problem, że o zmęczeniu dowiaduję się, jak już naprawdę padam, bo no, lubię to, co robię, więc nie myślę w kategoriach, że tutaj tego nie zrobię, bo będę zmęczony. Nie, po prostu robię, a potem padam ze zmęczenia. Czego ci życzyć? Sukcesów. Jasna sprawa, zatem sukcesów, spełnienia marzeń i do zobaczenia na kolejnym wydarzeniu. Do zobaczenia, dziękuję. Dzięki. Drodzy Państwo, tym razem obok mnie Daniel Bruzda, Beskidzkie Towarzystwo Turystyczne Przełom Wisłoka. Cześć Danielu, witaj. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Jesteśmy oczywiście, drodzy Państwo, na terenie zagłębia ambitnej turystyki. I dzisiejszy wyścig Górskie Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym. Powiedz mi, dlaczego właśnie tu i czy warto? No myślę, że warto, bo każdy ruch jest zdrowiem dla człowieka, to jest raz. Drugi raz, że coraz ludzie są wygodniejsi i jakoś im nie chce się z siebie wydać wysiłku, nie? No i jest to zachęta do tego, żeby ludzie własnymi siłami, własnymi mięśniami się poruszali, żeby tego zdrowia tu sobie zaoszczędzili. Dlaczego tu? Dlatego, że Beskid Niski no, jest akurat miejscem, gdzie to kolarstwo szosowe może być promowane ze względu na to, że jest górskie, a jednak to nie są tak wysokie góry, żeby był jakiś aż straszny problem, nie? Czyli przeciętny amatorski Polak, który lubi się ścigać na rowerze, jest w stanie pokonać te górki, które po prostu są. Dlaczego jeszcze tutaj? No, miejsce jest wyjątkowo ładne, zdrowe, czyli czyste powietrze mamy. Mamy też i dobre już w tym momencie drogi, gdzie ludzie mogą na tych rowerach naprawdę bez wielkich problemów pokonywać te górki, pagórki, które są. No i myślę, że warto, żeby się ścigać. Zatem, drodzy Państwo, zapraszamy Beskid Niski, zagłębie ambitnej turystyki. Bardzo dziękuję. Dziękuję. A ze mną Katarzyna Madej, mobilna wypożyczalnia rowerów Beskid Niski, zagłębia ambitnej turystyki. Cześć Kasiu. Dzień dobry. Powiedz proszę, dlaczego polecasz elektryki? Bo ja wiem, że ty jesteś z rowerami na ty. No tak, już przeszliśmy na ty. Ja osobiście bardzo lubię jeździć na rowerach MTB, niekoniecznie na elektrykach, ale po jakimś takim dniu, gdzie faktycznie dużo jeździłam, gdzie jestem zmęczona i chcę mieć tylko frajdę, czasem przesiadam się faktycznie na elektryk i to jest taka podwójna przyjemność, gdzie się nie zmęczę, a mogę czerpać po prostu 100% terenu i tego, co tam jest.
Czy polecasz innym, no nie wiem, rowery elektryczne, a może inne? Ja uważam, że każdy rower coś ma takiego swojego, jakiś plus. MTB można jak najbardziej sobie poszaleć po błocie, jeżeli ktoś lubi po różnym terenie, po lesie, bardziej obcować z naturą. Tutaj mamy akurat wyścig szosowy. Szosa też naprawdę ma swój urok, prędkość, asfalt. No i przede wszystkim nie jest się w błocie, ale też trekking, taki spokojny, ale wygodny, z sakwami, gdzie można na spokojnie zwiedzić faktycznie kawał świata. Czy sama bierzesz udział w różnych rodzaju zawodach rowerowych? Ja nie biorę udziału w żadnych zawodach rowerowych, bardziej gdzieś tam działam, organizuję to, ale mnie bardziej cieszy jazda taka rekreacyjna, chociaż na przykład w tym roku zrobiliśmy 1600 km z Wiednia do Dubrownika, więc to też nie jest do końca taka rekreacja. A jak długo możesz wytrzymać bez roweru? Całą zimę. Przesiadam się wtedy na narty biegowe. Zawsze jest jakieś rozwiązanie. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. A obok mnie wójt Krępnej, pan Miśkowicz Kazimierz. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry pani. Dlaczego warto organizować Mistrzostwa Kolarstwa Szosowego właśnie tu, właśnie na terenie Zagłębia Ambitnej Turystyki? No to wynika z takich naszych działań. Wiele gmin, powiatu i Sanockiego, i Krośnieńskiego, i Jasielskiego, no, tworzymy takie jakby stowarzyszenie nieformalne, jak Zagłębia Ambitnej Turystyki. Naszym jakby zadaniem jest stworzenie wszelkich warunków dla rozwoju turystyki, turystyki rodzinnej i do takich właśnie dalszym kierunkiem tych działań to właśnie między innymi organizowanie zawodów kolarskich, które no są jakby promocją Beskidu Niskiego, troszkę tam innych terenów. A dalszym takim naszym zadaniem to no, budowa, modernizacja dróg dla takiego turystycznego rozwoju wraz z zapleczem turystycznym. To jest nasze zadanie. Pracujemy nad strategią w tym kierunku i myślę, że w miarę upływu czasu będziemy skutecznie aplikować ośrodki i tworzyć tą infrastrukturę dla rozwoju turystyki, w tym turystyki rodzinnej, bo ta w tej chwili się dość mocno rozwija. Widać ją szczególnie w Tatrach, w Bieszczadach czy na Podhalu. Beskid Niski, Zagłębie Ambitnej Turystyki, drodzy Państwo, nierozerwalnie kojarzy się również z tym, że te tereny uwielbiał, kochał Jan Paweł II, Ojciec Święty. Za nami ścianki i złote myśli Karola Wojtyły. Na ile związany był Ojciec Święty właśnie z tą ziemią? Ja, wiadomo, że Jan Paweł II był wielkim przyrodnikiem, wielkim turystą. Znam różne szlaki, które przemierzał i w Tatrach, i na Podhalu, i w Bieszczadach. Również przebywał na terenie Beskidu Niskiego. Tu okoliczne miejscowości jak Kąty, Desznica. Nawet są takie obeliska wokół domów, w których nocował. Przebywał też prawdopodobnie w Polanach, choć nie do końca to jest potwierdzone. I inni duchowni też poszli jakby drogą Ojca Świętego, bo mam tu na myśli biskupa rzeszowskiego, już emeryta, Kazimierza Górnego, który był też wielkim przyrodnikiem i takim turystą beskidzkim. On przemierzał, lubiał przede wszystkim chodzić na drogę w kierunku Żydowskiego i Ciechania, więc obecnej trasy, po której dziś przemierzali kolarze. Czego życzyć? Ja myślę, że no, możliwości aplikowania o środki finansowe, bo na bazie środków można tworzyć infrastrukturę turystyczną, niezbędną dla turystów, bo turysta dziś jest wymagający, oprócz
trasy rowerowej potrzebuje zaplecza gastronomicznego, potrzebuje noclegu, potrzebuje innej infrastruktury dla spędzania wolnego czasu i dla starszych osób i dla dzieci, bo turystyka rodzinna polega na tym, że i rodzice, i dzieci w tej turystyce uczestniczą i te warunki, w jaki sposób my jako Zagłębia Bitnej Turystyki powinniśmy stworzyć, czyli zabezpieczyć. Niech się spełni, a ja życzę, aby takie mistrzostwa dziś, mistrzostwa Polski, jak dziś, stały się w Beskidzie Niskim na terenie Zagłębia Ambitnej Turystyki codziennością. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Długo czekałam i się wreszcie doczekałam. Obok mnie Jerzy Solik, komentator dzisiejszego wydarzenia. Cześć, witaj. Witaj serdecznie. No, tak jak ty miałaś dzisiaj obowiązki, tak ja dzisiaj też miałem potężne obowiązki, a w każdym razie dziękuję za współpracę. Ja również. Zawsze miło cię słyszeć. Już po raz drugi, tym bardziej miło. Powiedz, jak oceniasz dzisiejsze mistrzostwa kolarstwa szosowego? Wspaniale, no, ambitne chłopaki, wszystkie grupy wiekowe, bo tutaj jednak grupy wiekowe występują i mastersi, tak, i cyklosport. Tak więc, no, jak można ocenić inaczej? Widziałem na trasie, zresztą no, pozwoliłem sobie parę razy przerwać, bo emocjonalnie nie wytrzymałem, jak chłopaki taktycznie rozwiązywali te swoje akcje, tak? Pięknie to wyglądało, no i ci wielcy jak zwykle. To, co mówiłem również w komentarzu, że oni po pierwszym okrążeniu ustalają taktykę, no i później już tylko kontrolują wyścig. Uchyl rąbka tajemnicy. Może państwo chcieliby wiedzieć, czy ty się przygotowujesz za każdym razem? Masz jakąś taktykę? Robisz sobie jakiś harmonogram, rozeznanie? Ćwiczysz choćby głos? Mówisz o mojej pracy? Dokładnie tak. Głos mam chyba ustalony już od 40 paru lat, więc prowadzę. Ten od Boga. Tak, więc tak dobrze to określiłaś. No to jest jakiś dar od Boga, tak jak ty masz miły, sympatyczny głos, prawda? Tak samo ja mam taki może bardziej donośny, który niesie informacje, niesie również emocje. Daleko. Tak, niesie również emocje kolarzom, ale nie tylko, ponieważ no, teraz Warszawska Olimpiada Młodzieży, a więc jestem w rozjazdach, za chwilę wracam z powrotem, finały mamy 6 i 12 października. Ale ty to lubisz, ty to kochasz. Tak, tak, bardzo, bardzo. Dopóki sił mi starczy, to myślę, że będę komentował, tak jak Jurek mówi, owsiak, jeszcze dłużej albo do końca świata, tak. Super, i tak życzę. Jak coś kochamy, to nie pracujemy. I tak rzeczywiście jest. Tak, tak, to prawda, to prawda. Z uśmiechem na ustach. Dokładnie tak. Bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo, dziękuję. Również wzajemnie, wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Dziękuję. Tym razem obok mnie Roman Badura, kategoria M5A. Dobrze mówię? Witam serdecznie. Witam cię również. Powiedziałeś mi, drodzy państwo, powiedział poza kamerą, że piąte miejsce, facet na piątkę. Dokładnie, także zawsze najważniejsze to jest być w pierwszej piątce. Kiedyś to się marzyło być w pierwszej dziesiątce, no teraz udaje się być w pierwszej piątce. A skąd przybyłeś? Z Bytomia, Śląska. Jak oceniałeś dzisiejszy stan nawierzchni? Stan nawierzchni bardzo dobry. A czy trudno było wytrzymać tempo czołówki? No a tą czołówką to myśmy cały czas jechali. Nie wytrzymałem już ostatniego tempa pod górkę, gdzie tam praktycznie byli zawodowcy zaatakowali przed finiszem. Tam gdzieś około 7 km, także nie udało się ich dogonić, także dziś dlatego mam te piąte miejsce. A czy potrafisz się cieszyć każdym miejscem?
Jak zawsze mówią, kto staje i walczy, jest zwycięzcą. Także zawsze zadowolony jestem z wyścigu, że jestem cały. Jest satysfakcja, że człowiek to ukończył. A no, największą satysfakcją jest, że walczę z najlepszymi, że tu człowiek nie przyjeżdża na taki tak zwany w żargonie kolarskim ogóra, że człowiek wygrywa po prostu, można powiedzieć, tak lekko. A więc tutaj ten wysiłek jest bardzo dobry. No i przegrany trening to jest przegrany wyścig to jest najlepszy trening po prostu dla każdego kolarza. A wyścig rozpoczynał się w Krępnej i oczywiście teren ma Górskiego Parku Narodowego. Czy wiedziałeś, że będą tak świetne warunki? No dzisiaj najlepszym warunkiem dla nas to była pogoda, że nie padało, bo wiadomo, wiaterek jest troszeczkę zimny. Słoneczko dzisiaj nam troszkę dogrzało, tego nie było czuć tej energii takiej, ale energia kolarska, uśmiech dwóch zawodników. No dzisiaj było dużo ataków, dużo skoków. Fajne, mieliśmy te trzy kółka, cztery te podjazdy, także bardzo fajnie. No uważam tutaj, że tereny są bardzo fajne na kolarstwo i no dojazd ze Śląska tu jest bardzo ciężki, wczoraj jechałem tutaj 6 godzin, no ale udało mi się w zeszłym roku tutaj startować w tej, tutaj też na tych terenach wyścigu i udało mi się tutaj być w zeszłym roku dwa razy i mieć drugie miejsce. Powiedz proszę, kiedy rozpocząłeś przygodę z tym sportem? No kolarstwo zacząłem, już wywodzę z hokeja, także zacząłem w wieku 15 lat, trenowałem do 19 roku życia, potem wszystkie kluby kolarskie w 1989 roku zlikwidowali i 12 lat nie siedziałem na rowerze. Ważyłem 95 kilo, teraz ważę 68 kilo, no i tak cieszę się, że z powrotem do tego wróciłem i mam nadzieję, że do końca życia będę to robił jeden dzień dłużej. Czego życzyć? Połamany kół, dużo szczęścia, bo świętej pamięci Adam Jagła, który zmarł w tym roku, zawsze mówił Mistrzostwa Polski czy takie inne wyścigi, to są takie wyścigi, gdzie są największa jest napinka, najwięcej człowiek chce osiągnąć, ale zawsze brakuje tego łód szczęścia. Zatem niech się wszystko spełni. Dziękuję bardzo. Również dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, obok mnie tym razem Jacek Brzuska, kategoria M50B. Witaj Jacku. Dzień dobry. Dzisiaj miejsce które? Trzecie. Gratuluję. No, miało być pierwsze, ale niestety nie udało się. Na ostatnim zjeździe przegrałem ten wyścig. Powiedz proszę, czy dobrze rozłożyłeś siły? No w miarę dobrze, ale niestety brakło trochę. A czy rowerem jeździsz codziennie? Nie codziennie, ale 5 razy w tygodniu. A skąd czerpiesz kolarskie wzorce? To jest taka tradycja, którą sobie wykształciłem od dziecka. Co dzisiaj czułeś podczas całego właściwie wyścigu i kiedy dojechałeś do mety? No, dużą satysfakcję. Super. A mały chłopiec marzył, że będzie tu i teraz, dziś? Prawdopodobnie tak. To nie wie tego. Jesteśmy równolatkami, to już tak. Się może tego nie pamiętać. Okej, Bogdanie, pomóż. Obiecałeś, że pomożesz, więc zadaj proszę kolejne pytanie naszemu rozmówcy. To ja może zapytam o to, bo kategoria M50B to wjechaliście 4 razy górę, bo dojazdówka plus 3 rundy, czyli 103 kilometry. To powiedz, no góra nie jest aż taka groźna, chociaż to przewyższenie jest spore. Jakie twoje wrażenia z samej tej góry? Góra jest o tyle ciężka, że należy trzymać odpowiednie tempo i w związku z tym nawet dla mojej dyspozycji wolałbym, żeby była bardziej stroma, a dłuższa. A dłuższa. Czyli było mniejsze tempo. Tak, tak. Czyli żeby było mniejsze tempo, bo przy takim, tak. To jest indywidualne oczywiście odczucie danych zawodników, pod jakie są góry przygotowani, a w moim przypadku było to niezbyt korzystne, aczkolwiek należy się dostosować do wszystkich warunków. Czyli to tempo na podjeździe było po prostu mocne? Tak, mocne tempo. Aczkolwiek na ostatnim podjeździe odjechałem, ale niestety na końcu zostałem skasowany. Na zjeździe? No prawie na zjeździe. Prawie na zjeździe. Czyli skasowanie na zjeździe trochę boli? No tak. To podobnie jak Rafał Majka w Brazylii. No właśnie, coś w tym stylu. No to w dobrym towarzystwie. A proszę powiedz jeszcze, jaką miałeś taktykę w ogóle na wyścig? No taktyka była taka, żeby jechać w grupie jak najdłużej i w miarę możliwości odjechać, ale dopiero na samym końcu, ale odjechałem zbyt wcześnie. Czyli krótko mówiąc... Źle rozłożyłem te siły. Czyli wytrzymać nerwowo, liczyć na to, że nie będzie odjazdu groźnego i na końcu wtedy ty mając dużo siły pojedziesz. Tak, tak myślałem, ale
No to jest niestety sport, ale cieszymy się z tego, że ukończyłem to w zdrowiu i mogę stanąć na trzecim miejscu. Ja myślę, że ja oddam teraz głos Alicji, ale ja oczywiście nie jestem dziennikarzem, ani się nie znam, ale chciałem powiedzieć w ten sposób, że ja zazdroszczę i myślę, że wszyscy zazdroszczą Jackowi, że jest w stanie czerpać taką inspirację i dyskutować nad właśnie taktyki, właściwie tak jak na wyścigu zawodowym. Alicjo? Sądzę, że zdecydowanie. Powiedz Jacku, może wszystkim tym, którzy nie wierzą w siebie, co zrobić, żeby spełniać swoje marzenia? No konsekwentnie realizować plan, który sobie założymy i nie robić jakichkolwiek wyłomów w tym planie, bo to zawsze kończy się niekorzystnie. Jak być konsekwentnym? Konsekwentnym należy być zawsze w realizowaniu swojego celu, nie tylko kiedy jest dobrze, ale zawsze. Czyli jeżeli jest źle, to tym bardziej należy być konsekwentnym. A jakie masz marzenia na przyszłość? Dosyć trudne pytanie. Oj, tam trudne. Każdy ma jakieś marzenia. No, marzenia. Marzenia zawsze są. No. To są marzenia w stylu utrzymać na wysokim poziomie firmę, mieć oczywiście zdrowie do końca. I niech się spełni. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Tobie też, Bogdanie. Ja dziękuję. Obok mnie Jan Muzyka, wicestarosta jasielski, etatowy członek zarządu. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Oprócz tego, że funkcja, to też zapalony sportowiec. I wiem, że nieraz brał pan udział w takim evencie jak dzisiaj, w mistrzostwach związanych z kolarstwem szosowym. Proszę opowiedzieć swoją historię. Jeżeli mamy mówić o swojej historii, o swoim początkach mojej przygody ze sportem, to trzeba by było zacząć od właściwie lat dziecięcych, można powiedzieć, od lat 60., kiedy to wyścig pokoju to była impreza, która absorbowała wszystkich mieszkańców wiosek, wsi, większych, mniejszych miast. Wszyscy wychodzili na ulicę. Myśmy również jako dzieci chodzili do domu ludowego, bo wtedy telewizorów nie było tak, że każdy miał w swoim domu, tylko w domu ludowym oglądaliśmy wyścig pokoju. I potem wypadając po tej końcówce etapu, gdzie zwykle wygrywali Szurkowski, potem Szozda i tak dalej, no wszyscy chcieliśmy być Szurkowskim, Królakiem, Suchoruczenkowym potem i tak dalej. No i to mnie tak jakby trochę zainspirowało do tego, żeby spróbować swoich sił w kolarstwie. A nadarzyła się okazja, bo wtedy szkoły podstawowe, tylko kolarstwo było bardzo, bardzo popularnym sportem, szkoły podstawowe zaczęły organizować tak zwany mały wyścig pokoju. I ja tam zacząłem startować, reprezentując swoją szkołę. Oczywiście wygrałem w swojej miejscowości, potem byłem drugi w zawodach powiatowych i tak można powiedzieć, że tak to się zaczęło, jak to się mówi. Potem już był klub kolarski w Jaśle, Rada Powiatowa LZS-u powołała sekcję kolarską. Potem w 75 roku, zdaje się, była reforma samorządów, znikły powiaty, ale ja już miałem wyniki w województwie i trochę w Polsce. I szybko przejął mnie klub kolarski z Rzeszowa, Tęcza Plon Rzeszów. To był jeden z najmocniejszych klubów w Polsce wtedy. Pan Eugeniusz Korbecki, trener, obecnie jest szefem Okręgowego Związku Kolarskiego jeszcze w Rzeszowie. On stworzył silne kolarstwo tutaj w Rzeszowie i tak to się zaczęło, że znalazłem się potem w reprezentacji Polski juniorów, potem młodzieżowej, potem seniorów i tak dalej, i tak dalej. I startowałem we wszystkich wyścigach wtedy.
Wtedy jeszcze był podział na zawodowstwo i na amatorstwo, więc ja byłem amatorem, bo wszyscy w Polsce byliśmy amatorami, kolarzami, ale startowałem we wszystkich ważnych wyścigach, na przykład dookoła Anglii dwa razy, dookoła Saksonii, nad Reni, dookoła Jugosławii, wyścig dookoła Polski chyba z 5 razy, także łącznie z mistrzostwami świata. Także kolarstwo nie ma przede mną tajemnic. To wspaniałe i to piękna historia. Czy zaraził pan, czy zaraża pan swoją pasją wokół? Staram się, ale zdaję sobie sprawę, że kolarstwo to jest bardzo ciężki sport i ciężko teraz młodych do tego namówić, ale na przykład w swojej miejscowości organizujemy wyścig kolarski dla dzieci ze szkoły podstawowej, nawet z przedszkola. Bardzo jest dobra zabawa, a czy z tego coś będzie, to zobaczymy. Nigdy tego nie za wiele. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Obok mnie Józef Bułka, kategoria 70A. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Witam. Odbieram mikrofon, ja będę go trzymać, okej? Dobrze, dobrze. Powiedz proszę, jakie dzisiaj wrażenia, jakie emocje towarzyszyły podczas wyścigu? No, emocje zawsze na wyścigu są bardzo wielkie. Piękne widoki tutaj, no i pogoda dopisała, zawodnicy też, konkurencja była mocna, dużo bardzo zawodników z czołówki Polski, w różnych kategoriach. No i mistrzowie wygrywają. Tak jak u mnie w kategorii 70, Rawski Rysiek, no to jest nie do pokonania zawodnik, który też ma ponad 70 lat. Bardzo przyjemny gościu, no ale trudno z nim wygrać. A dzisiaj które miejsce? Ja dzisiaj mam 4. miejsce, zabrakło 15 sekund do pudła, no ale tak zdarza się. I tak się zdarza, ale i tego miejsca gratuluję, super osiągnięcie. Ja też jestem zadowolony, to mam przyjemność, a nie za wszelką cenę, że musisz wygrać. Trzeba bezpieczniej traktować to jako przyjemność też i współzawodnictwo musi być, bo inaczej by nie było wysiłku takiego. Zdecydowanie tak. A jak dzisiejsza trasa? No, malowniczo, bo słoneczko świeciło. Wiatr nie przeszkadzał? No, wiatr trochę przeszkadzał właśnie przy jeździe, dojeździe do mety tutaj. No to rzucało trochę, bo był dosyć silny, ale tak na trasie to tam nasze szybkości przeganiają go ten wiatrek. A czy rozłożyłeś dobrze siły? No, tak minimalnie. Zabrakło na tych 100 metrach podjazdu właśnie. Zaczęły skurcze, ale było okej. Wszystko. A trasę przejechałeś wcześniej? No, wczoraj przejechałem całą trasę, także wiedziałem, jak się to ma do moich możliwości. Także można było przejechać, uważając na to, żeby nie zakwasić się i przejechać w dobrym czasie. Od dawna jesteś ze sportem na ty? No, ja jestem od dzieciństwa ze sportem, bo z wykształcenia jestem WF-istą. Z tym, że musiałem się pożegnać, no ale całe życie uprawiałem sport. I to narciarstwo w zimie, w lecie, no to wiadomo, kolarstwo, piłkę siatkową, piłkę nożną. Wszystkie sporty mnie interesują, dyscypliny. A zarażasz wszystkich swoją pasją? Oj, cała rodzina uprawia. Cała rodzina, no pięknie. I znajomi też, wnuki, no bo dzieci już mam około 50, ale wnuki 17, 18. Wnuk dzisiaj startuje na stożku w downhillu, to jest zjazd na rowerach też, no boimy się, żeby się nie połamał, ale nie wolno zabraniać. Będzie dobrze, to była prawdziwa przyjemność, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, przyjemnie. A obok mnie tym razem Basia Gajewska. Po raz kolejny Cię miło widzieć. Dzisiaj po raz kolejny jako? Inspektor Barbara Gajewska. Jesteśmy tutaj po raz kolejny. Zabezpieczamy Mistrzostwa Górskie Polski. Naszym zadaniem jest oczywiście zadbać o to, aby kolarze bezpiecznie dotarli do mety, ale także dbamy o ich brzuszki, czyli karmimy ich, robimy bufety i po drodze po prostu mamy dla nich coś dobrego. Jak to jest przez cały czas mieć uśmiech na ustach, bo na twojej buzi przez cały czas gości?
Myślę, że to wynika z tego, co robimy też, z satysfakcji, z mojego charakteru. Cały czas właściwie jestem uśmiechnięta i bardzo lubię pomagać. No i właśnie tutaj mamy takie możliwości, zawsze przyjeżdżamy, cieszymy się z tego, że tu jesteśmy. Myślę, że znowuż na kolejne Mistrzostwa Polski Górskie zostaniemy zaproszeni. Czekamy zresztą na te zaproszenia, ponieważ jest tu miła, wspaniała, sympatyczna atmosfera, świetni kolarze i naprawdę cieszymy się, jak tu przyjeżdżamy. Bardzo Ci dziękuję. Rzeczywiście czekamy. Wobec tego do zobaczenia. Dziękuję i do zobaczenia. A teraz, któż tu jest koło mnie? Sama mistrzyni. Kasia Wełna, kategoria Open. Kasiu, co czujesz? No, jestem bardzo szczęśliwa, bo wygrałam. Uciekałyśmy razem z koleżanką Kamilą Wójcikiewicz. W zasadzie uciekłyśmy już na drugim okrążeniu, także super współpracowałyśmy. Nawet mogę szczerze powiedzieć, że pod koniec Kamila już bardziej nadawała tempo, bo już naprawdę było mi ciężko. No, ale finisz tutaj okazał się bardziej pode mnie, także no bardzo się cieszę. Na samej końcówce udało mi się wygrać. Ja Ci bardzo, bardzo gratuluję. Powiedz, od jak dawna trenujesz kolarstwo? No w zasadzie już 4 lata, no ale kolarstwo to jest taki mój drugi sport, ponieważ zawodowo zajmuję się wioślarstwem. Jestem wyczynowym sportowcem, także no, ze sportem mam dużo do czynienia, ale kolarstwo bardzo, bardzo kocham i myślę, że będę bardzo długo jeszcze jeździć na rowerze. Czy mała Kasia też była sportsmenką? Tak, od zawsze. W zasadzie jak skończyłam 4 lata, to zawsze rodzice mnie do czegoś namawiali. Także w zasadzie od kiedy jestem malutka, no to coś robię. No ale wyczynowo to już w zasadzie 17 lat już wioślarstwo uprawiam, także trochę już tego było. A powiedz proszę, jak walczysz z chwilami słabości podczas mistrzostw? No wiem, że są momenty, że każdemu jest ciężko, nie tylko mi i po prostu trzeba to przetrwać. Takie łamanie granic, myślę, że o to chodzi w sporcie i właśnie kto potrafi przełamać takie swoje granice, ten myślę, że potem wygrywa. A czy dzisiaj miałaś jakąś taktykę? Trzymać się Kamili i ile tylko mi zdrowia pozwoli, to starać się za nią jechać. Myślę, że udało mi się zrealizować tą taktykę w 100%, jak jeszcze na moje samopoczucie, które nie było dzisiaj najlepsze, także jestem zadowolona. Tym bardziej gratuluję. A powiedz proszę, czy zarażasz pasją? Myślę, że tak. Myślę, że zarażam, bo jestem bardzo sportową dziewczyną. No i w zasadzie kogo nie poznam, to namawiam do tego, żeby albo właśnie jeździł na rowerze, albo biegał, albo przyszedł na łódkę, na wioślarstwo. Także myślę, że zarażam sportem. A skąd przyjechałaś w ogóle? Z Krakowa, więc nie miałam jakoś bardzo daleko. A po raz który bierzesz udział w takim evencie? W takim evencie po raz drugi, nie, po raz trzeci, także nie było to jakoś, ale to może, myślę, że będę brać na pewno więcej, nie, więc bardzo mi się spodobało, także super. Trasa była zdecydowanie piękna. No piękna, naprawdę, tutaj po Parku Narodowym jeździć, no to sama przyjemność. Nie było może jakichś stromych górek, ale dla mnie to lepiej, ja wolę takie właśnie 5, 6, 7%, także super asfalt, nowiutki, no także w zasadzie nie można do niczego się przyczepić. Powiedz jeszcze mi tak, czy cieszyłabyś się bez względu na miejsce, które byś zdobyła? No oczywiście, że tak, ponieważ jak już uciekłyśmy z Kamilą, to już był dla mnie w zasadzie zrealizowany plan i zdawałam sobie sprawę z tego, że Kamila może to wygrać, bo jest po prostu bardzo mocna. No więc jakby ja już się cieszyłam, że jestem w tej dwójce i wiedziałam, że to dowiedziemy. No a jak jeszcze na końcówce udało się wygrać z Kamilą, no to już naprawdę jestem bardzo szczęśliwa. Ale psychicznie mimo wszystko duch walki zachowany i wspierałyście się. Nie no, oczywiście, że tak. Jeszcze raz to powtórzę, że już pod koniec naprawdę nie miałam siły i Kamila tam przejęła inicjatywę w jeździe. No ale mówię, no taki jest spór. No, na końcówce okazało się, że jest bardziej po prostu pode mnie. Myślałam, że Kamila jest zaraz za mną, no a jednak się okazało, że troszeczkę została i wykorzystałam to na końcówce. No i po prostu dojechałam pierwsza. Gratuluję Ci, Kasiu, bardzo. Dziękuję bardzo. I dziękuję również. Drodzy Państwo, obok mnie jeden z organizatorów dzisiejszych wyścigów, Wiesław Legierski. Cześć. Nie, łatwo. Jak się ma grupę osób
przygotowanych, sprawdzonych, doświadczonych, jak się ma gospodarzy, którzy dokładają starań, pomagają we wszystkim. A jaki jest cel organizacji takich eventów? No przede wszystkim celem jest wyłonienie Mistrza Polski. Przy okazji Górskich Mistrzostw Polski to jest jakby cel nadrzędny, natomiast no, jest wiele celów pośrednich, czyli promocja, propagowanie sportu amatorskiego, kolarstwa amatorskiego. Co jeszcze? No mnóstwo celów. Promocja regionu przede wszystkim, tras turystycznych, sportowych. Myślę, że to jest jakiś początek realizacji celu, który przyświecać będzie wszystkim nam jeszcze nieraz. A co chcemy przekazać dzisiejszym kibicom? Nie ma zbyt wielu kibiców na trasie. To jest szkoda. No, natomiast ci, co są, myślę, że ta grupa będzie się zwiększać, będzie przybywać. Ale to jest trudny proces, długotrwały. Pokarstwo też nie jest łatwe. To jedziemy długą trasę. To nie jest miejsce, event, który można zamknąć i nie wiem, pokazać go w jednym miejscu. Jedziemy pętlą, co prawda. Co? Przede wszystkim rower to zdrowy tryb życia, możliwość spędzenia wolnego czasu, ale też poprawienia własnej kondycji. No i przy okazji jeżdżenia na rowerze, nabywania umiejętności kondycji, no można wystartować w takim będzie, dlatego że zapiono sobie specjalne, które uprawniają do rywalizacji. Ale też jest kategoria dla osób bez decyzji. Czyli każdy, kto jeździ na rowerze, ma rower szosowy, może w takim miejscu. Ale trzeba się przygotować. Jasne. Kibiców mamy. A co jako organizator chciałbyś przekazać najważniejszym dzisiaj osobom, czyli kolarzom? Ojej, no przede wszystkim bezpiecznej jazdy. Tutaj objechałem właśnie przed chwilką, przed pierwszą grupą pętlę. W okolicach 30 km. Jest bardzo dobrej jakości asfalt, co powoduje, że bardzo szybko jedziemy. A prędkość powoduje, że w przypadku, kiedy coś się wydarzy na drodze, no ryzyko jest wysokie. Także przede wszystkim bezpiecznej jazdy, dojechania do mety w całości. No wszystkim nie da się życzyć zwycięstwa, bo nie wszyscy wygrają, ale no nie wiem, fajnej rywalizacji na trasie. A do kogo jeszcze się chciałbyś zwrócić? Do rodziny, żony, która czeka. Pozdrawiamy. Do domu. Pozdrawiamy. No, chciałem podziękować przede wszystkim tutaj lokalnemu środowisku lokalnej gmina i jednostki ochotniczych straży pożarnych i policji. Naprawdę wszyscy się wykładają. Wszystko fajnie. Pogoda piękna. Pogoda super. Jak na październik, to rewelacja. A to duży plus. Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, Krępna, nie wiem czy wiecie, ale w całości leży na terenie Magórskiego Parku Narodowego. Obok mnie pan Zbigniew, leśniczy Magórskiego Parku Narodowego. Dzień dobry. Witam panią redaktor, witam szanownych internautów. W teleekspresowym skrócie mamy przyjemność przybliżyć Państwu szkic historyczny, przyrodniczy Magórskiego Parku Narodowego. Zatem pierwsze pytanie. Kiedy utworzono Magórski Park Narodowy? Magórski Park Narodowy utworzono 26 lat temu, dokładnie 1995 roku. Jaka jest jego powierzchnia? Nie każdy wie. Powierzchnia przybliżona parku to jest około 20 tysięcy hektarów. Jaką część zajmują lasy? Jakie to są lasy? Las to Magórski Park Narodowy to jest w większości lasem, parkiem leśnym. 95% parku to są lasy bukowo-jodłowe.
z domieszką jawora, graba, brzozy. To są typowo taki las górski. Proszę powiedzieć, jakie są takie największe walory przyrodnicze Magórskiego Parku Narodowego? Największymi walorami przyrodniczymi Parku Narodowego przede wszystkim jest las, łąki, murawy zielone, które są pięknie ukwiecone, z dużą ilością motyli. Także mamy bardzo wiele ciekawych walorów przyrodniczych. Dla każdego może coś się znaleźć ciekawego tutaj w naszym parku, w zależności też od pory roku. Także przy tak dużej powierzchni, jakie miejsca polecimy naszym widzom? Miejsc w Magórskim Parku Narodowym jest bardzo wiele. W zależności właśnie od formy zwiedzania parku można sobie dostosować pewne elementy parku czy do zwiedzania. Mamy tutaj obok siebie rowery, choćby, prawda? Choćby rowery, więc elektryki, czyli turystyka rowerowa. Mamy bardzo wiele tras rowerowych, począwszy powiedzmy od Folusza po Świątkową, Skrępnej do Huty Polańskiej, czy przez Ciechanie, jak właśnie obecny rajd jedzie. Także naprawdę turystyka rowerowa jest bardzo promowana w Magórskim Parku Narodowym. Atrakcje, takie największe. Największą atrakcją być może jest ośrodek muzealny, który ma ciekawą formę prezentacji przyrody, różnych tematów. Piękna diorama, cztery pory roku, gdzie właśnie przedstawiona jest i fauna, i flora Magórskiego Parku Narodowego. Ścieżka buczynowa na górę Ferdel z wieżą widokową, piękne miejsce. Natomiast tutaj niedaleko Krępnej wzniesienie zwane Wysokie, gdzie roztacza się piękny widok na okolice, widać w panoramie Tatry. Także tych miejsc jest naprawdę bardzo wiele w parku. A czy te atrakcje, możemy o nich mówić w kategorii pół roku? Możemy mówić w kategoriach pół roku, gdyż każda pora roku w Magórskim Parku Narodowym to jest jak gdyby odrębny spektakl przyrodniczy. Każda forma roku, pora roku przedstawia inne walory parku, począwszy powiedzmy od wiosny, kiedy to życie przyrody się budzi, kiedy przylatują nasze orliki z zimowisk, z Afryki. Bardzo chętnie tutaj witamy. Mamy tutaj jedno z największych w Europie zagęszczeń właśnie tego naszego sztandarowego i herbowego orlika. Budząca się przyroda, czyli rozkwiecone łąki, pełne kwitnących czeszni, jabłoni. To wszystko naprawdę bardzo, bardzo fajnie i upiększa jak gdyby pobyt w parku. A te najciekawsze przeżycia związane z codzienną pracą w Magórskim Parku Narodowym? Ciekawe przeżycia. Będąc tak na co dzień, powiedzmy, w parku, no to jest spotkanie z naszymi dużymi drapieżnikami, na przykład to jest... Oko w oko? Oko w oko, nawet czasami takie są sytuacje. Generalnie bardzo bezpiecznie się z reguły one kończą, natomiast no, trzeba też wziąć to pod uwagę, przemieszczając się po szlakach turystycznych Magórskiego Parku Narodowego, których mamy około 160 km, czyli to wcale nie tak mało. Można spotkać niedźwiedzia, można spotkać wilka, rysia. Także to jest może nie codziennie, prawda? Ale bardzo częste są to spotkania.
Proszę patrzeć, że wziąłem sobie ten mikrofon. No mamy tutaj tablicę. Ja może powiem właściwie, co na nich pokazujemy. Oczywiście wiadomo, że logo Górskich Mistrzostw Polski Krempna 2021, ale też widzicie Państwo taką jakby mapę i to jest taki docelowy plan, jak powinno wyglądać Zagłębie Ambitnej Turystyki, czyli położone na terenie 12 gmin Beskidu Niskiego, być może jeszcze niektórych gmin Pogórza Jasielskiego. Zagłębie rekreacyjne, w którym będzie królował przemysł edukacyjno-wychowawczy, czyli będzie tu zlokalizowanych kilkanaście młodzieżowych kampów wokół, no użyję tego określenia, atrakcji Magórskiego Pasa Rekreacji i Pasa Rekreacji Przełomu Wisłoka. No, czyli będzie to taki wyjątkowy region turystyczny, w którym na pierwszym miejscu będzie edukacja i wychowanie przez ambitną turystykę, czyli turystykę polegającą na poruszaniu się siłą własnych mięśni. Między innymi rowerem, ale też rowerem szosowym, górskim, rowerem ze wspomaganiem elektrycznym, takie jak tutaj stoją za mną. Również kajakiem, żaglówką, konno, taborowo. No i na nartach przede wszystkim, na nartach turowych, na nartach biegowych i na nartach zjazdowych. Oczywiście to jest bardzo ambitny plan, którego realizacja zajmie wiele lat. No ale od czegoś trzeba zacząć. I sądzimy, że ten plan odpowiada na dwa wyzwania. Pierwsze, jaka przyszłość ma czekać ten piękny, wspaniały region Polski? To jest około 0,5% powierzchni naszego kraju aż. Z niezwykle ciekawym dziedzictwem kulturowym, historycznym i z przepiękną przyrodą. Obszar mało przeobrażony, wtórnie, można powiedzieć, zdziczały i zalesiony po II wojnie światowej. I sądzę, że to jest jedna ważna rzecz. A druga ważna rzecz, jaka przyszłość czeka w ogóle nas wszystkich. A ta przyszłość, która czeka nas wszystkich, zależy od tego, w jaki sposób będziemy przekazywali dzieciom i młodzieży wzorce, które będą dla nich dobre, z których oni będą mogli korzystać. I uważamy, że najlepszym sposobem na to jest właśnie ambitna turystyka i zupełnie nowa dziedzina przemysłu edukacyjno-wychowawczego. I sądzimy, że przemysł edukacyjno-wychowawczy powinien stać na czele hierarchii gospodarki narodowej. To powinna być najważniejsza branża. Tam powinni pracować najmądrzejsi ludzie i kapitał, który będzie zaangażowany właśnie w przemysł edukacyjno-wychowawczy, powinien cieszyć się najlepszymi stopami zwrotu przy relatywnie niewielkim ryzyku. Czy łatwo będzie gospodarkę narodową przeobrazić w taki kształt? To jest możliwe, wykonalne pod warunkiem, że w ogóle się tym zainteresujemy jako społeczeństwo. Na dziś próbujemy się z tą ideą przebijać w ogóle do opinii publicznej. Między innymi dlatego zorganizowaliśmy wyścig kolarstwa szosowego i Mistrzostwa Polski w Krępnej, żeby mieć okazję bezpośredniej transmisji internetowej właśnie o tym Państwu powiedzieć, że mianowicie debata na ten temat, w jaki sposób wzorce, na przykład takie, jakimi są te kolarskie pomniki, czyli żywe rzeźby ludzi pracujących nad sobą, niektórzy przez kilkadziesiąt lat, ludzie pogodni, zdrowi, w wieku 70 lat, którzy potrafili tutaj przejechać stówę z prawie 2 kilometrami przewyższeni w świetnej formie, tutaj rozprawiali. W jaki sposób oni mają dawać przykład temu młodemu pokoleniu, żeby ono też chciało pracować nad sobą, też chciało mieć hobby, też chciało trenować, też chciało osiągać sukcesy, też chciało wygrać po prostu, a nie tylko żywić się jakąś taką tanią rozrywką, zabawą, często głupią, z której nic nie wynika i te wzorce są złe. Wyciągam rękę, bo proszę już od kilku minut o mikrofon. No i wreszcie się doczekałam. Ostatnio powstał film Beskid Niski na ratunek cywilizacji, który tak naprawdę stworzyłeś. Miałam przyjemność brać w nim udział, dołożyć swoją drobną cegiełkę. Powiedz proszę, jakie są tezy zawarte w tym filmie i dlaczego go polecasz każdemu? No, główną tezą filmu Beskid Niski na ratunek cywilizacji 2021, proponuję taki dopisek, tam są bardziej czytelne plansze w treści filmu. Film ma 41 minut, także trzeba sobie chwilkę czasu zarezerwować, tak jak na jakiś tam film Discovery, powiedzmy, tego typu, bo to jest film popularnonaukowy czy dokumentalny. No, główna teza jest taka, że jeżeli naprawdę nie uczynimy z wychowania właśnie przemysłu. Dlaczego przemysłu? Dlatego, że aktualnie wychowaniem zajmuje się najmniej efektywny sektor gospodarki, czyli taki administracyjny, scentralizowany, odgórnie zarządzany, czyli cały resort edukacji, zresztą tak jest w większości krajów na świecie. Natomiast sądzimy, że ponieważ najbardziej deficytowym produktem współczesnej cywilizacji jest człowiek,
a można powiedzieć, że wręcz trwa jakby globalna wojna o najzdolniejszych ludzi, o pracowników. To było już dawno, bo już kilkadziesiąt lat temu pojęcie drenażu mózgów weszło do kanonów ekonomii. Natomiast w tej chwili to zjawisko przybrało niezwykle na sile, stało się po prostu powszechnym zjawiskiem, nie dotyczącym tylko jakichś wyjątkowych umysłów, wyjątkowo zdolnych ludzi, ale praktycznie wszystkich młodych ludzi. I państwa ze sobą w tej chwili konkurują o pracowników, wielkie firmy konkurują o pracowników, no bo właśnie najbardziej brakuje ludzi. Dziś słyszeliśmy wypowiedź komendanta Straży Pożarnej, który powiedział, że to już nie sprzęt jest problemem ochotniczych straży pożarnych, sprzętu mamy dość, ale ludzie zaczynają być problemem. Więc to jest pierwsza rzecz. Jeżeli, dlatego uważam, że powinniśmy skierować na ten odcinek do tego zadania wychowania właśnie biznes, bo biznes jest najbardziej efektywną formą prowadzenia działań, generalnie działań, a w przypadku Beskidu Niskiego uważam, że to powinna być mikroprzedsiębiorczość. To jest pierwsza teza. Druga teza to jest taka teza, że państwo powinno zrobić wszystko, by ten przemysł edukacyjno-wychowawczy rzeczywiście był w jakiś sposób uprzywilejowany. Ja wiem, że słowo uprzywilejowany w gospodarce brzmi źle, ale tych uprzywilejowań jest w ogóle całe mnóstwo, o czym wszyscy wiemy. Gospodarka zarządzana no, de facto przez dotacje nie jest efektywna. Natomiast ten przemysł musi być na pierwszym miejscu. Myślę, że istotnym przesłaniem tego filmu jest to, żeby w ogóle rozpocząć debatę na ten temat i wyjść poza kanon taki, że jest Ministerstwo Edukacji Powszechne Szkolnictwo, które jest obowiązkowe do poziomu szkoły podstawowej, a później jakoś to będzie. Dlatego, że mamy coraz większy problem, żeby znaleźć porządnych pracowników. Kolejna teza, która jest postawiona w tym filmie, to jest taka, że jeżeli umożliwimy młodym ludziom robienie czegoś naprawdę ważnego w ich życiu, w ich lokalnych ojczyznach, w ich regionie, to oni pozostaną w tych miejscach, nie będą wyjeżdżać. Jeżeli tego nie zrobimy, oni wyjadą do wielkich miast, tam staną się często zwykłymi zjadaczami chleba i będą w pewnym sensie pretendować tylko do tych takich pełnoprawnych obywateli, a w tych małych ojczyznach będzie ich bardzo brak. Kolejna teza jest taka, że to właśnie Beskid Niski nadaje się na taki pierwszy pilotażowy obszar, w którym rzeczywiście państwo skoncentruje swoje wysiłki, niekoniecznie finansowe, również takie zwyczajne, nawet propagandowe, informacyjne, żeby tego typu branżę tutaj stworzyć, bo Beskid Niski ma fantastyczne warunki naturalne do tego, żeby przemysł edukacyjno-wychowawczy tutaj zagościł jako taki program pilotażowy, a później chcielibyśmy, żeby inne regiony brały przykład właśnie z tej południowej części województwa podkarpackiego. No wreszcie ostatnia teza, o której chciałbym powiedzieć, no to jest ta smutna teza, że wydaje się, że przeżywamy w tej chwili zmierzch kultury wspólnoty. I to jest nasza wina i w dalszym ciągu możemy oczywiście się uratować jako cywilizacja, ale musimy zacząć działać natychmiast. Jakże wymowny tytuł tego filmu, jakże wymowny przekaz, skierowany do jednostki czy skierowany do masy? On jest skierowany zarówno do każdego, żeby każdy sobie odpowiedział na pytanie, czy on naprawdę chce w jakiś sposób być po tej stronie, która próbuje rozwiązać problem, czy chce tylko brnąć w ten ślepy konsumeryzm, który jak tam w tym filmie mówimy ustami Alicji, nie ma żadnych poważnych perspektyw jako sposób na życie i sposób na rozwój w ogóle cywilizacji człowieka. Wiadomo oczywiście, że człowiek się potrafi przystosować, ale dzisiaj myślę, że i władze, i jednostki powinny poważnie spojrzeć na siebie, wejrzeć jakby w siebie i zastanowić się na tym, czy oby nie znaleźliśmy się właśnie w ślepej uliczce, która nazywa się konsumeryzm bez żadnych perspektyw. Już niebawem wręczenie pucharów. Kiedy? No, jest troszeczkę późno i chłodno. Teraz co prawda troszkę ustał wiatr. No muszą jeszcze dojechać ostatni kolarze na metę, a myślę, że to prawie, że ma miejsce w tej chwili. Także za kilkanaście minut myślę, że będzie ta ceremonia dekoracji. No cóż, w Beskid Niski zawitała jesień. W tej chwili już jest chłodno po południu. Pięknie przebarwionego jawora tutaj widzimy za tą scenografią. Wiatr, fruwają liście. Kończy się jakiś sezon kolarski, bo kolarstwo to jednak sport ciepłolubny. Myślę, że okoliczności przyrody jest zupełnie sympatyczne po to, żeby ten sezon jakoś tam zakończyć. Zatem zdążymy jeszcze wypić herbatę? Myślę, że tak. Myślę, że do dekoracji mamy jeszcze około 15 minut, więc na pewno zapraszam wszystkich na herbatę i być może, a może sobie włączcie właśnie film
Beskidzki Narodowej Cywilizacji albo Beskidzki Kolarstwo Szosowe, po to, żeby zaznać takiej chwili spokojnej refleksji. Zatem zostańcie Państwo z nami. Bardzo dziękuję.